Wiele osób mówi, Platforma rządzi w Polsce, to jest rząd Platformy Obywatelskiej i zawsze przy wszystkich uwagach wszyscy zwracają uwagę na to, że to pani Ewa Kopacz i Platforma Obywatelska, ewentualnie Donald Tusk. Natomiast to tak naprawdę rządzi PSL i PSL rządzi od wielu, wielu lat. Za wyjątkiem drobnej przerwy dwuletniej, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, no to PSL, przypomnijmy, rządził w koalicji z SLD i rządzi w koalicji już dwie kadencje, w koalicji z Platformą Obywatelską. I tak rządzi, że polskie rolnictwo jest dzisiaj w upadku, bo gdyby partia PSL była faktycznie partią rolników, to dzisiaj rolnictwo by było rozkwitające. Mamy sytuację, w której rolnicy mają bardzo dużo ograniczeń w swojej produkcji rolnej, nie mogą sprzedawać swoich produktów, muszą płacić kary za produkcję rolną, męczą się z uzyskaniem należnych sobie świadczeń, obiecanych świadczeń. Oczywiście uważamy, że te pieniądze pieniądze rolników nie powinny iść na najróżniejszego rodzaju podatki. No przecież podatki zjadają rolnictwo, bo rolnik płaci podatki i od środków transportowych, i od nieruchomości, podatek rolny i cały szereg różnych innych podatków i podatek akcyzowy w paliwie, o którym PSL całkowicie zapomniał. Przecież w paliwie bardzo dużą częścią jest akcyza i rolnicy uzyskują jakieś niewielkie kwoty paliwa bez akcyzy, które nie starczają nawet na podstawową produkcję rolną. W tej chwili rząd obiecał rolnikom środki związane z rekompensatą za stracone przez suszę uprawy. No było to obiecane, tak? Jeżeli było obiecane, należy to wypłacać. A co się dzisiaj dzieje? Na wielu spotkaniach rolnicy podnoszą, że wnioski ich są odrzucane. Są odrzucane, ponieważ oprócz tego, że mają produkcję zbóż, mają również trzodę chlewną. I w tej sytuacji ich majątek przekracza akurat procent szkód i nie otrzymują żadnych obiecanych pieniędzy. Bo chodzi o to, że jeżeli rząd powiedział dam, to należy dać. Bo to jest właśnie podstawą stabilności państwa. Nie może być sytuacji, że rząd oszukuje rolników. I dzisiaj my stanowczo protestujemy przeciwko temu i zapraszamy rolników do współpracy, bo rolnictwo jest naszą tradycją. W Polsce zawsze było silne rolnictwo i musimy dbać o polskiego rolnika, który w pocie czoła faktycznie dla nas tę żywność produkuje. I musi ten rolnik mieć możliwość sprzedaży tego, co wyprodukuje. Sprzedaży w normalnej cenie, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych narzucanych przez państwo limitów. To musi być konkretna sytuacja. A dzisiaj rolnictwo jest również niekonkurencyjne wobec rolników w Unii Europejskiej, bo mimo, że PSL wielokrotnie, jak i inne partie, obiecywały, że wynegocjują w Unii Europejskiej te same pieniądze dla polskich rolników, co dla rolników z Wielkiej Brytanii, czy z Francji, czy z Niemiec, czy z innych krajów. A co się dzieje? Dzisiaj polski rolnik otrzymuje dużo mniejsze pieniądze i obiecanki polityków nie mają żadnego znaczenia, ponieważ polskie rolnictwo jest lekceważone, niezauważone i duszone przez polskie władze. I temu stanowczo mówimy nie.